Robiono okropności w imieniu narodu niemieckiego i to my, mali ludzie, będziemy za to płacić. Drzwi nagle się otworzyły. Dwaj ludzie w mundurach NKWD zmusili nas do wyjścia w sposób równie brutalny jak sesmani. Dawaj, dawaj. Wrzucono nas do ciężarówki wyładowanej amunicją, usiedliśmy na granatach artyleryjskich i wsadzili dłonie do rękawów. Na równinie będzie panował znowu ten mróz. W chwili odjazdu inny enkawudzista wsiada i lokuje się obok nas. Zegarki, pióra wieczne, na kołymie nie będziecie ich potrzebowali. Ale ponieważ to wszystko już nam zarabowano, nic więcej już nie mamy. Dostajemy nienawistne kopniaki, zupełnie jak nasi, mruczy Gregor, rzucając enkawuziście mordercze spojrzenie. Czy pamiętasz ten dzień, kiedy oni podpalili żydom długie brody, gdy ci odmówili oddania zegarków i pieniędzy? Komuniści i naziści są tego samego pokroju. Ciężarówka powoli posuwa się po pokrytej gołoledzią drodze, zatrzymując się tylko, by napełniać baki z cystern stojących na platformach. Oczywiście do nas należy przenoszenie ciężkich zbiorników. W końcu w dość dużym mieście oddają nas za pokwitowaniem, jak bydło, i wreszcie w nocy następuje decydujący moment przesłuchania. Skąd przyszliście? Pyta kobieta z odznakami stopnia kapitana, która jest tłumaczką na pół pijanego podpułkownika NKWD. Ze Stalingradu. Bierzecie nas za idiotów? W Stalingradzie nikt już nie żyje, tak pisała prawda, więc skąd przyszliście? Ze Stalingradu szósta armia. Odpowiadamy jednym głosem. Dość kłamstw, psy! Stalingrad jest o siedemset kilometrów stąd i cały kraj jest w rękach Armii Czerwonej! Ale to jest prawda, mówię. Zamknij się! Nikt cię nie pytał! Drze się kobieta bijąc mnie w usta na hajką. Jest niebezpieczna i może kazać nas zabić, jeśli jej to będzie odpowiadało. Powoli zapala papierosa na długiej tutce trzymanego w umalowanych ustach i wydmuchuje mi dym w twarz. Więc byłeś w Stalingradzie? Która dywizja? Szesnasta dywizja czołgów. Kto był twoim dowódcą? General leutnant Angern. To kłamstwo, mruczy zdumiona kobieta. Ledwie przetłumaczyła moje słowa, gdy podniósł się jednym susem pijany oficer i uderzył mnie w brzuch rączką swego bicza. Kłamliwe psy. Uważam was za szpiegów, mówi ze śmiechem tłumaczka. "Nigdy nie byliście w Stalingradzie, przyznajcie się. Jesteście faszystowskimi sabotażystami i szpiegami. Przyszliśmy ze Stalingradu oświadcza zmęczonym donem Gregor. Dobrze. Zostaniecie zdemaskowani. Gdzie w Stalingradzie walczyła wasza dywizja? Przed krasną oktiabrem. Do której armii należała dwudziesta szósta dywizja czołgów? Do pięćdziesiątej pierwszej armii pancernej. A kto znajdował się przed wami? Moglibyście na to odpowiedzieć tylko gdybyście tam byli. Siedemdziesiąta czwarta dywizja czołgów z czwartej gwardyjskiej armii radzieckiej. Ale to niemożliwe, mówi kobieta znów bijąc Gregora, więc jak dotarliście aż tutaj? NKWD wyłapało wszystkie faszystowskie świnie, które przebiły się przez okrążenie strefy Stalingradu. Nikt nie uciekł. Należeliśmy do grupy bojowej dowodzonej przez generała SS podpułkownik podnosi się i jednym kopnięciem przewraca krzesło pije kolejny łyk wódki zsuwa futrzaną czapkę na kark a tłumaczenie naszych odpowiedzi wyraźnie powoduje że wychodzi z siebie doskonale go rozumiemy jeśli go przekonamy że rzeczywiście jesteśmy ze Stalingradu policja do której należy nie wykazała w oczywisty sposób należytej skuteczności Wie również, że niektórzy jankawudziści utracą swe oficerskie galony, gdy tylko meldunek dotrze do Moskwy, a podpułkownik całkiem nie ma ochoty dostać przeniesienia na pierwszą linię do plutonu piechoty. Ponieważ potrafimy wymienić nazwiska wszystkich oficerów z dwudziestej siódmej czołgów, w końcu przekonujemy go, że rzeczywiście przyszliśmy ze Stalingradu. Więc byliście w oddziale bojowym, gdzie są inni? Tam, odpowiada Gregor z nieokreślonym gestem, jedni są nad Donem, inni nad czyrem, wyciągnięci na stepie. Gdy nadejdzie wiosna zobaczycie, jak wynożają się spod śniegu, ostatni znikli w jakimś lesie. My dwaj jesteśmy jedynymi, którzy przeżyli. Śmiertelna cisza. Fantastyczne mruczy oficer i szepcze coś do tłumaczki. Tym razem wam wierzymy, oświadczyła, ale jesteście kryminalistami, którzy naruszyli prawo radzieckie, przekraczając nasze granice z bronią w ręku. To może was kosztować głowę albo dwadzieścia pięć lat ciężkich robót. Zostaniecie przewiezieni gdzie indziej, a ja spodziewam się, że zostaniecie rozstrzelani. Kazano nam podpisać zeznanie, że zaatakowaliśmy z bronią w ręku Związek Radziecki. Bardzo trudno zaprzeczyć. Nazajutrz zostaliśmy sfotografowani i zdjęto nam odciski palców. Wobec tego od tej chwili jesteśmy uznanymi zbrodniarzami stanu. Jakiś sierżant, chichocząc, powiedział nam, że skorzystamy ze specjalnego traktowania. Dobrze znane określenie. To jest eufenizm na określenie egzekucji, ale brzmi znacznie lepiej. Wepchnięto nas brutalnie do samochodu terenowego marki Willis Knight a obok kierowcy zajął miejsce stary sierżant z odznaczeniami z pierwszej wojny światowej bez wątpienia spadek po policji carskiej ustroje się zmieniają ale policjanci zostają naprzeciw nas na ławeczce usiadł kapral z pepeszą gotową do strzału Palił jeden za drugim dobre moskiewskie papierosy, prawdziwe papierosy dla NKWD, a nie zwykłą machorkę śmierdzącą na dwa kilometry. Ta jest zarezerwowana dla piechocińców, ale wyższe stopnie palą tylko Bielomor Kanał i tym podobne. Nie mamy wątpliwości, że nasz los już był w tej chwili zdecydowany. Z pewnością nas rozstrzelają, gdyż dokonaliśmy niewybaczalnej zbrodni, przebijając się przez pierścień oblężenia fortecy stalingradzkiej. Gdyby to stało się wiadome, Stalin straciłby twarz. Dyktatorzy i ich zbiry są bardzo wrażliwi na punkcie swej reputacji. Wiatr tnie nas po twarzach, a samochód toczy się całymi godzinami. Nikt nie rozmawia. Wjeżdżamy na szosę Moskwa-Orzeł-Charków. Na północnym zachodzie horyzont czerwienieje i można pochwycić słaby pomruk, który na zmianę wzmaga się i ucisza. Front. Rano wóz opuścił szosę i wjechał na wąską drogę. Obaj strażnicy usnęli. Naprzeciw nas senny kapral wypuścił z rąk swój pistolet maszynowy, Gregor wsuwa stopę pod pasek i przyciąga broń do nas, samochód podskakuje, kierowca klnie, senny kapral chrapie i rozwala się wygodniej na ławeczce. Z wielką szybkością zbliżamy się do lasu. Gregor trzyma pistolet maszynowy w dłoni, bez hałasu odbezpiecza go i wciska sobie pod ramię, teraz albo nigdy. Nie słyszę wystrzałów, widzę tylko płomienie wyskakujące z wylotu lufy. Stalowa rama przedniej szyby odcina głowę kierowcy, stary sierżant przewraca się z krzykiem do tyłu, ja zostaję wyrzucony z samochodu, który dachuje i rozbija się o drzewo. Widzę, jak Gregor wypełza z rozwalonego Willisa uzbrojony w ręczny karabin maszynowy i kilka dysków. Ale jeśli nas tu znajdą, to śmierć bez gadania, a od szosy już dochodzi jakiś hałas. Łapiemy dwie futrzane czapki zabitych i wkładamy je na głowy, od czego dostajemy gęsie i skórki. Jeśli Iwan złapie nas z tym, to jesteśmy załatwieni. Tak czy tak jesteśmy załatwieni, a przynajmniej będziemy mieli ciepło w uszy, a poza tym te chamy mogą się zesrać, widząc czapki z odznakami NKWD. Biegniemy przez gęsty zagajnik, igły drapią nas po twarzach, ale w ogóle nie czujemy bólu. Mamy tylko jedną myśl być jak najdalej od trzech okrwawionych trupów naszych strażników. Wyszedłszy z lasu, rzucamy się wyczerpani na śnieg. Czuję, jak mnie przenikają straszliwe kolki w boku, a oczy mnie bolą. Przed nami szosa Charków-Moskwa. Na horyzoncie można domyślać się ognia frontu. Powietrze pełne jest głuchych odgłosów. Tam jest piekło. Na szosie długie kolumny ciężarówek jadących na zachód, jak małe błyszczące światełka na oblodzonej nawierzchni. Gregor podaje mi papierosa i kawałek wędzonej słoniny zdobytych na trupach. Szosa prowadzi zupełnie prosto na front, mówi. Trzeba nią pójść, jeśli będziemy biegać bez celu po polach wzbudzimy podejrzenie. Naprawdę uważasz, że lepiej będzie otwarcie maszerować wśród nich? Oczywiście. A poza tym, nie mamy wyboru. Na szosie nikt nie będzie zwracał uwagi na nas z pepeszami na piersiach i odznakami NKWD na czapkach, ale jeśli się biega po polu, to natychmiast zwraca uwagę. Wobec tego idziemy szosą wśród sznura Stude bakerów i Willisów. Na ich drzwiczkach są jeszcze ślady białych gwiazd USA, obecnie zastąpionych sierpem i młotem. Silniki wyją, w oknach kabin widać twarze kierowców biorących nas za patrol NKWD. A tuż przed skrzyżowaniem dróg i punkt kontrolny NKWD. Zatrzymują wszystkich pieszych żołnierzy, ale wygląda na to, że ciężarówki przejeżdżają mniej więcej bez kłopotów. Szybciej niż da się to opisać, rozpłaszczamy się za krzakiem rosnącym w rowie, przenikani do szpiku kości lodowatym wiatrem. Jęczę, już więcej nie mogę, nigdy im nie uciekniemy. Trzeba wleźć na jakąś ciężarówkę, powiedział przez zaciśnięte zęby Gregor. To nasza jedyna szansa. A jak chcesz to zrobić? Jadą w odstępach co dziesięć metrów, następna natychmiast podniesie alarm. Masz lepszą propozycję? Ma rację. Przez godzinę zostajemy na miejscu, leżąc, wyczekując okazji i nagle kolumna zatrzymuje się. Ciężarówka mołoto, wkolebiąc się mija nas. Łapiemy się tylnej klapy, dajemy się ciągnąć, a potem Gregor wyciąga rękę, chcąc z kolei mnie wciągnąć do środka, dokładnie w momencie, gdy chciałem dać za wygraną. W jaki sposób się tam dostałem? Nie mam pojęcia, ale nagle poczułem, że siedzę na zapasowym kole ciężarówki, ale wszystko mnie bolało jakże bolało. Ten Mołotow jest jednym z moich najgorszych wspomnień. Szybko. Trzeba się schować pod jakimiś workami, a ciężarówka już dociera do okropnego skrzyżowania. Nkawudzista krzyczy coś do kierowcy. Pojazd hamuje, silnik stuka, w twarze bije nas podmuch gorącej oliwy. Drzwiczki trzaskają, słychać uderzenie stali o stal. Gregor chwyta swój pistolet maszynowy. — Nie będziesz strzelał — szepcze z przerażeniem. — Jeśli wystrzelisz, to koniec! Głowa w futrzanej czapie pokazuje się za tylną klapą. Człowiek rzuca okiem na wielkie kosze granatów, a potem znika. Teraz przepuszczają kolumnę czołgów, jadą te trzydzieści cztery, po nich ciężka artyleria, a następnie inne pojazdy, całe godziny. Żołnierze taborowi podskakują wokół naszej ciężarówki, by się rozgrzać. Zimno jest tak, że nie wiem, w jaki sposób nie zamarzliśmy na miejscu. I nagle rozległ się słynny gwizdek, który wprowadzono do Armii Czerwonej. Ochrypłe wrzaski, silniki chrapią, kolumna rusza. Tuż za nami pojawia się charakterystyczna chłodnica z Jego małe, osłonięte reflektorki błyszczą słabo, jakby wóz wstydził się, że się tu znalazł, na radzieckiej szosie z Mongołem za kierownicą. Ryk artylerii nasila się. Front nie jest już bardzo odległy. Ten front, którego tak poszukiwaliśmy za kolejnymi rzekami... Kolumna zatrzymuje się, by napełnić baki, a puste pojemniki padają koło nas. Są to kanistry, jak zwykle oznaczone białymi gwiazdami. Jeden z nich pada mi na głowę i ogłusza, także tracę na chwilę przytomność, ale otrzeźwiają mnie wybuchy. Pociski padają na skraj szosy, jest to maksymalny zasięg artylerii niemieckiej. Niech Bóg ma nas pod opieką. Jeśli zbombardują tę ciężarówkę, żegnaj piękny świecie. Ostrzał co chwilę nabiera intensywności, a ciężarówka przyspiesza, bo kierowca ma stracha. Każdy miałby stracha pod ostrzałem artyleryjskim, wioząc w swej ciężarówce dwadzieścia ton pocisków. Wylecieć w powietrze wraz z ciężarówką amunicyjną nie jest żadnym tytułem do chwały. A przecież ci kierowcy są prawdziwymi bohaterami, choć nigdy nie dostają odznaczeń. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc za miesiącem podczas wojny trwającej latami ciężarówki wojskowe jadą ze swymi ładunkami amunicji po bombardowanych drogach nawet nie uważamy ich za należących do naszych gdy przestają prowadzić swe wozy bo puściły im nerwy daje się im do ręki łopaty i muszą oczyszczać drogi dla transportów granatów robotnicy wojskowi nigdy nie dostają rozkazu wymarszu nie mają żadnych sztandarów, a przecież są równie niezbędni jak strzelcy karabinów maszynowych. Otrzymują żołd garnizonowy nawet bez dziesięciomarkowego dodatku dla kombatantów. Co dziesięć dni dostają dwanaście marek i pięćdziesiąt fenigów. Nie wystarczy nawet, by odwiedzić wojskowy burdel czwartej klasy mijamy kilka baterii dalekonośnych armat. Od ich grzmotu drży ziemia. Co za grzmot! Z wylotów lów tryska niepokojący zielony płomień, ale artylerzyści wyglądają tak, jakby bawili się tą kolosalną bronią. Te baterie sieją śmierć bardzo daleko za linie niemieckie. Nagle kolumna zatrzymuje się. Krzyki i wezwania, nagły blask rozjaśnia noc, plandeki kilku pojazdów stają w ogniu, nieprzytomnie biegają żołnierze. Spieprzajmy, zanim to pudło wyleci w powietrze, mówi Gregor. Będzie olbrzymia eksplozja łańcuchowa. A kierowca za nami podniesie alarm. Wyobrażasz sobie? Za naszymi odznakami na ubach to onda nogę szybko, inaczej pofruniemy na drogę mleczną. Wyskakujemy, wpadając w ramiona zdumionemu artylerzyście, który opowiada coś niezrozumiałego, wskazując palące się pojazdy. Odpowiadamy tak, jak wyobrażamy sobie, że odpowiedziałby ruski. — Job twoju mać! Artylerzysta chichocze i znika, biegnąc ze wszystkich sił. Jakiś oficer wywrzaskuje rozkazy, kierowcy próbują wycofywać swe ciężarówki. Wielki wóz z przyczepą zarzuca i staje w poprzek drogi. Zamieszanie sięga szczytu galopujemy w stronę ciężkiej baterii, która grzmi bez przestanku mijamy jakiegoś majora, któremu salutujemy po rosyjsku. On przykłada dwa palce do czapki nawet na nas nie patrząc. Nie istniejemy. W tym momencie potworny wybuch zagłusza wystrzały armatnie. Otwierają się wrota piekieł, podmuch palącego powietrza o tsunami dopada nas, a my pospiesznie zakopujemy się w śnieg, by umknąć temu piekielnemu gorącu. Eksplozje łańcuchowe, kawałki ciężarówek, szczątki ludzkie lecą w niebo i opadają, zaścielając pola. Skończone. Gregoria ja, próbujemy przyspieszyć przez górę miękkiego śniegu, a każdy krok jest torturą, jeśli upadniemy śnieg nas pochwyci jako śmiernica. Nad naszymi głowami świszczą ciężkie pociski. Teraz nadchodzi ostatni etap naszej Odysei i nie mniej przerażający strefa między artylerią a główną linią bojową, gdzie roi się od policji polowej szakali zawsze tropiących zwierzynę do rozstrzelania. Nadchodzi dzień. Znów trzeba się ukryć i wyczekiwać nocy. Nocy naszej przyjaciółki. Zakopujemy się w śniegu używając jako łopat kolb naszych pistoletów maszynowych. Gdy dół jest dostatecznie głęboki przykrywamy się śniegiem. Chociaż w Rosji, zwłaszcza w zimie dzień jest krótki, nam wydaje się wiecznością. Patrol przechodzi bardzo blisko nas. Skóry skrzypią, hełmy stukają o puszki masek gazowych. Nie widzieli nas. Gdy zapada noc wyłazimy z naszej dziury i bijemy butem o but, by ożywić zdrętwiałe kończyny. Jeszcze jeden papieros NKWD, ostatni kawałek słoniny i pajda rozmoczonego chleba kukurydzianego. W dali trzeszczą karabiny maszynowe. Front się ożywił, zgrzyta jak ranne zwierzę, wyczuwamy go wszystkimi nerwami. To atak, który nastąpi o świcie. W takich sprawach żołnierz się nie myli. Znajdujemy schronienie. To armata z oderwanym kołem. Jej obsługa niemieccy artylerzyści są martwi lub umierający. Młody oberleutnant ma obie nogi oderwane, a śnieg wokół niego stał się czerwony. Okolice nieustannie rozświetlają śmiertelnym blaskiem artyleryjskie granaty zapalające. Z ostrożnością Indianina trzeba pełznąć przez środek nieopisanego chaosu, zniszczonych działów wszelkiego kalibru, tysięcy trupów brązowych, zielonych, szarych, czarnych, tysiące zwłok, niektóre przyczepione jak widma do drzew, a wśród tych okropności chmary dobrze odżywionych kruków, skrzydlatych grabarzy wojskowych trupów. Ze wszystkich stron błyska ogień armatni. Pociski smugowe przeszywają ciemność. Rosyjski patrol przechodzi tak blisko, że moglibyśmy dotknąć któregoś człowieka wyciągając ręce. Nerwy zaraz mi puszczą. Czuję jak w gardle staje mi jak kula łkanie i mam ochotę wyć, wyć od tłumionego strachu, ale muszę zacisnąć zęby i pobiec za Gregorem, który skacze od leja do leja, często czyjś trup amortyzuje upadek, ale gdzie są niemieckie pozycje? Nareszcie stęka Gregor chwytając mnie za rękę. Pierwsze druty kolczaste. Są po części rozdarte, a jeśli były tu miny, dawno już wybuchły, jak węże prześlizgujemy się pod drutami. Bardzo ostrożnie mogą być pod wysokim napięciem, a potem znów czołgamy się ku naszym pozycjom. Najważniejsze to niebiec. Wezmą nas za Rosjan. Nie wołać też po niemiecku, nie uwierzą nam. W tej wojnie jest zbyt wiele podstępów tego rodzaju. Na wołanie nikt się nie nabiera. Na froncie żołnierz strzela raczej o jeden raz za dużo niż za mało Okop, wtaczamy się do niego Uratowani, jesteśmy uratowani Ze szczęścia całuje śnieg, co za Odyseja I nareszcie słychać ciężkie kroki, postukiwanie broni Otwieram usta, by zawołać w rodzinnym języku Rosyjskie głosy Filcowe buty przechodzą po Gregorze i po mnie Tak nieruchomych jak trupy Job, twój mać, drwi jeden z bydlaków, uderzając mnie kolbą. Serce przestaje mi bić. Ale tamci przechodzą, a my jeszcze drżąc znów czołgamy się ku naszym liniom. Powoli na wschodzie pojawia się jasność. Ogień artylerii staje się nie do wytrzymania, sama śmierć zdaje się ryczeć w powietrzu. Cała okolica jest gotującym się kotłem, w którym ziemia, śnieg, armaty, szczątki czołgów, ludzie bez kończyn, oderwane kończyny lecą i spadają, by znów zostać wyrzucone w powietrze, a w tym pejzażu z koszmaru snuje się zielonkawy i smrodliwy opar. Po kilku godzinach ostrzał cichnie. Przytuleni na dnie wielkiego leja po pocisku znajdujemy się w towarzystwie niewybuchu kalibru 520 mm, jednego z tych pocisków, których podmuch zrywa z człowieka ubranie, więc na niego plujemy. To przynosi szczęście, jak powiedział Porta, a szczęścia bardzo potrzebujemy w tej chwili, gdy z niepokojem obserwujemy ziemię niczyją. — No to chodź, mówi Gregor, trzeba z tym skończyć. I skacze po terenie podziurawionym kraterami. Tym razem linie nie są zbyt daleko. I nagle, wynurzając się z zagłębienia terenu, olbrzymi, groźny, z czarnym krzyżem na brudnym, białym tle życzki, Oto nareszcie jest! Czołg! Długa lufa armaty 105 mm grozi nam jak morderczy palec. Od brzęku gąsienic ciarki przechodzą nam po plecach. Na przedniej płycie pancernej trupia głowa... To tygrys, czołg SS. Nicht trzy sen, wir sind deutsch! wołamy z rękami nad głową. Silniki grają na wysokich obrotach, czołg wspina się na nierówność terenu, miażdży resztki armaty polowej i ciężko opada, mieszając śnieg gąsienicami. Lufy karabinów maszynowych są wycelowane w nas. Jest tylko jedna szansa na sto, że załoga nie będzie strzelać. Nadal stoimy z rękami na karku. Przede wszystkim nie wolno ich przestraszyć. Klapa wieżyczki otwiera się z metalicznym odgłosem. Rury wydechowe dmuchają nam w twarz. Pojawia się twarz wysmarowana sadzą pod czarną czapką. Na ramieniu białe sznurki, na klapach munduru trupia główka. Dywizja Totenkopf Obergruppenführera SS Aikego. Heil Ivan! — krzyczy oficer. — Dokąd idziecie, niedorozwinięci? — celuje w nas zręcznego karabinu maszynowego, jego białe zęby połyskują na okopconej twarzy. Najmniejszy błąd i będzie strzelał, nie czekając na odpowiedź daje nam znak. Wsiadajcie tu, świnie, jednej, żadnych sztuczek, bo was załatwię, rozkazuje. Pospiesznie wsiadamy do czołgu, ciągle z rękami na karku i toczymy się do tyłu. Ochrypły rozkaz. Olbrzym zawraca trzy inne tygrysy, wszystkie z dywizji Totenkopf pojawiają się w chmurze śniegu, a nasz wraca na pozycje niemieckie. Młodzi esesmani szydząc wyciągają nas z pojazdu, popychają nas, obmacują... rzadkie zwierzęta... Jazda, plujcie czerwoni podludzie, zanim was zabije! warczy oficer. Jesteśmy Niemcami, mówię i natychmiast zdaję sobie sprawę z popełnionego błędu. Trzeba było powiedzieć żołnierzami niemieckimi. Niemcy! Ryczy pijany wściekłością Obersturmführer, komunistyczne świnie albo zdrajcy ojczyzny, oto kim jesteście. Przywiążcie ich drutem kolczastym z przodu czołgu. Chyba pan zwariował. Krzyczy Gregor, tym razem nie posiadając się ze złości. Przychodzimy ze Stalingradu, miasta którego nie znacie, dekownicy. Jesteśmy wszystkim, co zostało z szóstej armii. Niebywała cisza zapada po jego słowach. A dlaczego nosicie te radzieckie szmaty? Pyta cicho Obersturmführer. Trzeba było zlikwidować trochę enkawudistów, by móc przejść. Odpowiada ostrym tonem Gregor. Robi się co się da. Zdejmijcie te czapki rozkazuje ss -man. Na sam ich widok mam ochotę żygać. Zrywa nasze nakrycia głowy z odznakami NKWD i wściekle wdeptuje w śnieg. Jeśli kilkasetek kobiet polskich czy rosyjskich umrze ze zmęczenia podczas budowy rowów przeciwczołgowych, interesuje mnie to tylko o tyle, o ile ich brak opóźni obronę armii niemieckiej. Heinrich Himmler podczas rozmowy z oficerami SS w Poznaniu 4 października 1943. Generał Roske, dowódca XIV Korpusu Pancernego, znajdował się twarzą w twarz z generałem Paulusem w kwaterze głównej, którą umieszczono w dawnym, przerażającym więzieniu NKWD. Okropny budynek Rosjanie nazwali skromnie Komisariatem Spraw Wewnętrznych. Paulus był bardzo blady lewa połowa twarzy drgała mu wskutek nieustającego tiku, palił bez przerwy, a jego czoło ociekało potem. Roske, powiedział, cieszy mnie pana widok. Mówiono, że padł pan z ręki nieprzyjaciela. Czy wie pan, że mamy zabitych już siedmiu generałów? Jesteśmy jedyną armią, która straciła tylu generałów. Gdy w strefie Stalingradu skończą się walki, możliwe, że w szóstej armii nie będzie ani jednego generała. Robiliśmy okropne błędy, ale doświadczenie uczy. Generale, czy wie pan, co się dzieje w umocnionym obozie? Zapyta Roskę. Wojsko żyje jak dzikie zwierzęta. Żołnierze jedzą trupy, by nie umrzeć z głodu. Wszystko jest w rozsypce, dywizje już nie istnieją. Trzydziesta dywizja pancerna, sto siedemdziesiąta szósta dywizja piechoty, dwudziesta czwarta dywizja pancerna są unicestwione, ranni umierają bez pomocy lekarskiej, szpitale nie mają już lekarstw, nawet aspiryny, generale. Pozostaje tylko jedno rozwiązanie kapitulacja. Wiem, wiem, ale firer zakazał tej kapitulacji, która jest naszym jedynym ratunkiem, a jako żołnierze musimy być posłuszni. Pozdrówcie swych żołnierzy w moim imieniu Roske. Jeśli mogę cokolwiek dla was zrobić, proszę mnie powiadomić. W dwie godziny później Paulus wysłał swemu dowódcy następujący telegram Do Firera. Z okazji rocznicy objęcia przez pana władzy, Szósta Armia pozdrawia swego Firera. Sztandar ze swastyką nadal powiewa nad fortecą stalingradską. Nasza walka będzie dla przyszłych pokoleń głośnym przykładem, że nawet w beznadziejnej sytuacji nie kapituluje się, wierzymy w zwycięstwo i pozdrawiamy naszego Firera. Heil Hitler, Paulus, dowódca Szóstej Armii, Stalingrad. 29 stycznia 1943. Rozdział 15. Znów w niemieckich szeregach. Przetransportowano nas do Charkowa amfibią i przekazano do 167. Batalionu Odwodowego, stacjonującego w koszarach dżinskich na wyżynie przed Nowaja Bawaria. Hauptfeldwebel wysłał nas do magazynu, abyśmy tam dostali nowe mundury i broń. Obsługa magazynu powiedziała nam, że wszyscy powracający ze Stalingradu są tu skoszarowani w 167. batalionie odwodowym. Przybywali co dzień, ale po otrzymaniu wyposażenia trzeba było się zameldować w biurze tajnej policji, gdzie poprowadził przesłuchanie młody hauptman ze sztabu głównego, najpierw stwierdziwszy naszą tożsamość. W jaki sposób wyszliście ze Stalingradu? Pewien brigaden Firer SS zgromadził nas i poprowadził, odpowiedział Gregor. Utworzyliśmy grupę bojową z około ośmiuset ludzi. Którego dnia? Spytał przyjacielsko Hauptmann, przerzucając jakieś papiery. To musiało być 26 albo 27 stycznia. A więc jeszcze bito się w fortecy, gdy brigaden SS wyprowadził grupę bojową? Tak, w niektórych miejscach jeszcze się bito. Odpowiadam z całą niewinnością. Rosjanie właśnie mieli zaatakować pozycję koło teatru nowego i placu poległych. I nikt nie zaprotestował przeciw pomysłowi tego przebicia się? zapytał hauptman uśmiechając się i dając nam po papierosie. Mam na myśli przynajmniej obecnych tu oficerów. Nie, herr hauptman, mieliśmy tylko jedną myśl: uciec z tego piekła, bo bitwa była przegrana. Wszyscy byliśmy skazani na śmierć. Zapewne nie wie pan, co to znaczy wpaść w ręce Rosjan. — Rozumiem — mruknął Hauptmann, wzruszając ramionami. — Tak więc Brigadenführer Augsberg objął dowództwo grupy bojowej i żaden oficer nie zaprotestował przeciw temu objęciu władzy. Przecież był to obcy oficer, zupełnie nieznany. — Och, taki był zamęt... Byliśmy już tylko stadem ludzi pochodzących ze wszelkich możliwych dywizji. On się tam znalazł i objął dowództwo. Bez niego nikt by się nie uratował, a był to oficer, którego nie można było nie słuchać. Nie zdawaliście sobie sprawy, że to dezercja? Mieliście wszystko. Broń, amunicję. Tworzyliście silną grupę bojową. Czemu nie kontynuowaliście walki z Rosjanami? To nie było możliwe, a byliśmy posłuszni brygadę Firerowi odpowiedział Gregor, który nadal nie rozumiał znaczenia tego przesłuchania. Kapitan uderzył się po bucie swą szpicrutą i uśmiechnął się z wyższością. Przecież waszym obowiązkiem było zaprotestować. Powinniście byli aresztować tego dziwnego generała. Herr Hauptmann, odpowiedziałem po cichu, nigdy nie słyszałem, by prosty żołnierz protestował przeciw rozkazom generała. Biliście się przeciw wielkim siłom rosyjskim kołogu mraku, kontynuował Hauptmann, który w oczywisty sposób znał całą sprawę. Gdy ta bitwa skończyła się, co zrobiliście? Uciekliśmy, zaśmiał się Gregor, i ze wszystkich sił pobiegliśmy w stronę Donu. Żołnierz niemiecki nie ucieka, odpowiedział twardo Hauptmann. To odchórzostwo. Wobec tego cały wasz marsz po dezercji ze Stalingradu położył nacisk na słowo.